Witajcie! We współczesnym świecie, w którym technologie cyfrowe i sieci społecznościowe stały się nieodłączną częścią naszego życia, trudno już pozostać niezauważonym. Wydaje się, że każdy incydent lub wpadka z naszego życia osobistego natychmiast staje się powszechnie znany. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie ludzi, którym hobby przynosi sukces, radość i niezapomniane chwile, a także najbardziej żenujące sytuacje, wpadki i zabawne zbiegi okoliczności, które udało się uchwycić kamerą. Ten chłopak idealnie pokroił ziemniaki, lecz ani razu przy tym na nie nie spojrzał. Nawet przy pomocy całkiem zwyczajnych rzeczy można zyskać supermoce i poczuć się jak superbohater. Ten chiński robotnik wymyślił sposób, jak szybko zejść bez drabiny, jednocześnie wspominając wybryki z dzieciństwa. Po co wydawać duże pieniądze na specjalne masażery, skoro można i tak? Optymalizacja czasu pracy. Zamiast wejść na górę i podać koledze cement, po prostu go wrzucił. Kiedy jesteś twardy jak skała i żadna pogoda nie popsuje twoich planów na to, aby zjeść na świeżym powietrzu. A ta dziewczyna ma dobre przygotowanie fizyczne. Nie każdy mężczyzna może pochwalić się takimi umiejętnościami na drążku. W obliczu silnego przerażenia włączają się w człowieku niekontrolowane reakcje, walki, ucieczki lub zamarcia w bezruchu. Ciekawe, że mężczyzna na wózku inwalidzkim wybrał ucieczkę. Bycie rodzicem nie jest łatwe, ale czasem bywa śmiertelnie niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, na której zabawce potkniesz się tym razem. Głupotą było sądzić, że przejażdżka skuterem wodnym zimą po lodzie skończy się inaczej. Kiedy jesteś zbyt leniwy, by przejść 10 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych i stajesz się gwiazdą portali społecznościowych. Swoje umiejętności kolarskie możecie sprawdzić nie tylko na specjalnie przygotowanych najazdach i skoczniach, ale także na malowniczych górskich zboczach. Mistrz chciał zrobić wszystko jak trzeba, ale tak bardzo się starał, że tylko rozdrażnił widzów. Jednak nawet to go nie zraziło. Czasami chcesz zwrócić na siebie uwagę i zyskać powszechną aprobatę. Ten starszy pan pokazał, jak można jeździć na rowerze i to tyłem do kierunku jazdy. Najprawdopodobniej goście lokalu pomyśleli, że kelner niezdarnie przechylił szklankę, ale szybko się okazało, że taki zabieg był celowy, w dodatku skuteczny. Pozostaje mieć nadzieję, że ten człowiek nie wykorzysta swoich umiejętności do obrabiania mieszkań. Czasami im dłużej się przygotowujesz i denerwujesz, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo tego, że coś zepsujesz. Latanie samolotem lub helikopterem nie jest najtańsze, a czasami bywa jeszcze droższe, gdy trzeba przeznaczyć pieniądze nie tylko na samą usługę, ale i na nowy aparat lub smartfon. Wygląda na to, że gdyby nie źle zawiązany but, ten skoczek nikt by nie skoczył. Zamiłowanie do porządku i doświadczenie w sklepie odzieżowym pomogło mu zdobyć pewne umiejętności i znacznie skrócić czas organizacji miejsca pracy. Kiedy jesteś głodny, nie jesteś sobą. Kolejne potwierdzenie tego, że głód wpływa na nasze emocje, sprawia, że jesteśmy niecierpliwi i drażliwi. Rzucanie nożem to prawdziwa sztuka. Temu mężczyźnie udało się trafić w lecącą kartę, w dodatku stojąc tyłem do tarczy. Nawet do użycia brutalnej siły fizycznej można podejść twórczo. Ta chwila, gdy jesteś tym niepotrzebnym. Świeże morskie powietrze odurza tak bardzo, że dosłownie zwala z nóg. Ten młody człowiek ma ponadnormalne zdolności fizyczne. Ilu z was może się tym pochwalić? W wyniku zastosowania metody tradycyjnej tureckiej sztuki zdobniczej ebru uzyskuje się magiczne wzory, które są niemal nie do powtórzenia.
Ta małpa zdecydowanie uwielbia uwagę i odwzajemnia się gościom, którzy poświęcają jej uwagę. Współczesnej kobiety nie można zaskoczyć bukietem kwiatów, ale taki prezent nie może nie zachwycić. Nie zdążysz policzyć talerzy na tacy, gdy ten kelner zaniesie i rozdaje już klientom. Problem z parkowaniem dotyczy nie tylko kierowców samochodów. Co prawda naprawa zepsutego lusterka jest jednak nieco tańsza. Taniec to czynność, która może stać się ulubionym zajęciem, urozmaicić rutynę i poprawić humor. To także świetny sposób na zachowanie dobrej formy dla osób w każdym wieku. To był niezwykle piękny tort, kosztował wiele godzin żmudnej pracy, ale niech będzie ich największym kłopotem na nowej drodze życia. Tylko perfekcjonista mógł wymyślić tak doskonały sposób na ukrycie kubków. Ten mężczyzna postanowił zagrać w golfa na tafli zamarzniętego jeziora, co okazało się fatalną pomyłką i źle się dla niego skończyło. Czasami lepiej nie wiedzieć, jak się wygląda, kiedy ogarniają emocje. Zanurzając się w fantazji dzikiego zachodu, można nauczyć się posługiwać lasem, a nawet zrobić kilka skomplikowanych sztuczek. Takie czynności mogą hipnotyzować. Najważniejsze to skupić uwagę na rytmicznej, monotonnej rotacji. Ten kierowca postanowił nie zawracać sobie głowy i nie tracić czasu na czyszczenie samochodu ze śniegu przed wyjazdem. W efekcie wyniknęła stresująca, niebezpieczna sytuacja, a usunięcie jej skutków na pewno wymagało znacznie więcej czasu. Perfekcjonistom z pewnością spodoba się ten sposób mycia okrągłego stołu. To jest osoba, do której lepiej się nie zbliżać, gdy ma siekierę w dłoniach. Często takie pokazy niosą ze sobą przesłanie społeczne lub etyczne i koncentrują się na konkretnym problemie. Dzięki skali i żywej prezentacji flashmob robi oszałamiające wrażenie. Czy przypomina Wam to mechanizm chowania przewodów odkurzaczu tylko w znacznie większej skali? Przez zły stan nawierzchni piesi muszą wykonywać karkołomne sztuczki, aby przeskakiwać kałuże. Jazda na rolkach od dawna już nie należy do zwykłego relaksu, ale postrzegana jest jako dyscyplina sportowa wymagająca różnych sztuczek i elementów. Ten mężczyzna musi jeszcze potrenować, żeby porządnie wystrzelić samolot. Chyba każdy wyobraża sobie przybliżoną cenę kamiennego blatu. Zresztą nie ma co tu sobie wyobrażać, wystarczy spojrzeć na miny tych panów. O ile zasada rzucania nożami jest dość oczywista, to rzucanie monetami wydaje się wymagać nauki niezwykłej techniki. Wystarczyło kilka sekund, aby przechodnie zauważyli niezwykły pokaz. Właściwe wykonywanie obciążeń siłowych zapewnia organiczny wzrost masy mięśniowej i czyni dziewczęta tylko silniejszymi i atrakcyjniejszymi. Ile gospodyń domowych marzy o takim urządzeniu w swojej kuchni? I jak po tym nagraniu czuć się bezpiecznie i pewnie w szatni lub przymierzalni? Brak kamer bezpieczeństwa nie oznacza, że nikt cię nie widzi. Właściciel tego motocykla miał po prostu szczęście, że ochlapał wodą spokojnego i nieporywczego człowieka. A tutaj Aladdin pędzi na swoim dywanie, aby spotkać się z Jasmine. Skoki na trampolinie to bardzo ekscytujące ćwiczenie, które dodaje energii, uwielbiane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Ponadto łatwo dzięki temu nauczyć się wykonywania różnych akrobacji. Mężczyzna stworzył prawdziwy pokaz lotniczy, wykorzystując zwykły przedmiot. Własne lęki można pokonać na różne sposoby, ale ten jest szczególnie ekstremalny i zachwycający. Śnieżna zima to idealny czas na narty i snowboard. Nie trzeba jechać w góry, nawet w mieście i okolicach można znaleźć odpowiednie stoki. Dzięki rowerkowi dziecko staje się bardziej zwinne i zręczne, a jego koordynacja staje się wyraźniejsza. Młodych rowerzystów trzeba jednak pilnować, bo bezpieczna jazda wymaga umiejętności analizowania otoczenia i przewidywania różnych sytuacji.
To nie jest zwykłe ciasto, ale prawdziwy bumerang. Zastanawiamy się, czy pokaz robienia pizzy jest wliczony w cenę? Wydaje się, że taniej iść na mecz i kibicować ulubionej drużynie na stadionie, niż robić to w domu. Taki powietrzny smog potrafi wzbić się wysoko w przestworza i z pewnością ucieszy wszystkich wokół. Chciał zirytować denerwujących sąsiadów, a w efekcie narobił bałaganu, z którym będą musiały uporać się służby publiczne. Patrząc na ich infantylne zachowania, nic dziwnego, że mówi się, iż mężczyźni to dorosłe dzieci. Cóż, bałagan z takich imprez pozostaje nie mniejszy niż od szkód rozpieszczonego dziecka. Dzieci od najmłodszych lat należy uczyć samodzielności. Najważniejsze, aby na czas schować cenne rzeczy do szafek. Niezdarność nie jest najstraszniejszą rzeczą na świecie. Najważniejsze, aby w takich przypadkach nie wstydzić się i kontynuować ćwiczenia. Powolne zanurzenie nie zadziałało, dlatego dziewczyna zanurkowała głową pod wodę. Czas, aby kierownictwo tego magazynu przestało skąpić na półkach. Nic dziwnego, że mówią, chytry dwa razy traci. Na pewno nie najtańsze te samochody, ale jak to się mówi, pieniądze szczęścia nie dają. Zwykle trudność takich pokazów polega na utrzymaniu równowagi, a nie spodni na własnym ciele. Jeśli ci mężczyźni nie zostaną zwolnieni po czymś takim, to co najmniej przez miesiąc będą musieli stawiać kolegom obiady. Oczywiście istniała szansa na doniesienie ich w całości, ale to, co się stało, było dość przewidywalne. Nie chcielibyśmy być na jego miejscu, czyli w małej łódce w pobliżu olbrzymiego statku, który zdaje się płynąć prosto na niego. Co ciekawe, temu żeglarzowi wcale to nie przeszkadza. Jego spokój jest godny pozazdroszczenia. Pogoda nie będzie czekać, aż ten właściciel auta w końcu zamontuje przednią szybę. Biedak musiał znaleźć nietuzinkowe rozwiązanie problemu. Producenci oszczędzają nam czas i wysiłek, często stosując łatwe do otwarcia puszki. Po prostu są ludzie, którzy lubią komplikować sobie życie. Aby trafić na taki wypadek, trzeba się bardzo postarać, choć wygląda to imponująco. Mamy nadzieję, że to nie była pierwsza randka. W przeciwnym razie mało prawdopodobne, aby ktokolwiek chciał się spotykać z tak niespokojną dziewczyną. Kwarantanna w czasie pandemii COVID-19 dała impuls do nowego wynalazku. Wydaje się, że ta metoda ochrony jest znacznie skuteczniejsza niż maseczka. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.